Siemaneczko, z tej strony Agromaty, no się znów Gaziu. Jak się cieszą się czpówniwa soi, a Gaziu, co tam sobie robisz? Ej, ale dobrze, ten komar sypie 20% z dwóch przejazdów, to jest dobrze chyba nawet, tą soję. No jest ładnie, ładnie. Misiu, a się misiu. Gaziu sobie robi misję, o tak. Na numer 6, potem możliwe, że pojedzie na numer 10, bo też za 10 tysięcy na włożenie, więc spoko. No ja dzisiaj będę się zajmował soją. Będę, jak mam tutaj widziałem w tej raz, jak przyjechałem przygotowany od razu wysypię, jak jestem koło niego, żeby po prostu mi potem nie jeździć specjalnie. Ej, zmienili to! Jak kombajn wysypuje, to jest inny dźwięk, gościu! Nie, normalnie soję widać. Ja się zdziwiłem normalnie. Ogólnie ja koszę, miałem Gaziu kosić, ale Gaziu... Znaczy nie, lepiej jak ja koszę, bo Gaziu sobie tam misję, więc spoko. Tak. Teraz mi mówią problem z klawiaturą, ale... Ogólnie są ostatnio już nie mam nadzieję tym kombajnem, bo ten kombajn to na serio, na te Wolfy jest za mały. Także powiesz, no jest za mały już, niestety na służycie. Widzę jak opryskiwam po poprzednim odcinku, że jakieś małe chwasty zostało, ale wiadomo, że trochę tekstury średnio widziałem, no ale źle nie jest. Dobra, my sobie tutaj widzicie tą soję, na pewno robimy. To, widzę, że za mocno weszło. Śmitek za mocno weszedł. To jest fajne. Jakoś ja patrzę po tych misjach i jest jeszcze jedna. No nie ma, dobra. Czyli tamtą, o Jezus, osobę jakaś. No, czyli jeśli robisz tamtą za kolejne 10 tysięcy, a potem najwyżej pojedziesz tego. Znaczy po troszeczkę pokosie rozładuję w tym czasie pewnie te Big Buggy. O tak. Po prostu mówię, żeby jednak nikt się nie nudził i każdy jakieś zajęcia, więc spoko na razie to jest. Pewnie w kolejnym odcinku zaczniemy już. Czy to wymaga orki? Nie, to nie wymaga orki. Czyli zaczniemy już w kolejnym odcinku bez. Orkowo, znając gdzieś siać jakieś inne zboże. Bo mamy silnik ogólnie z tym kultywatorem na sam raz. A druga osoba będzie robiła misję, więc mówię, na razie jak kurczę mamy takie maszyny, że po prostu jedna osoba seryjnie, więc mówię, druga osoba robi cały czas misję, bo wiadomo, jak do 10 tysięcy jedna problem, sam raz to idzie. A nie, a po co ci agregat w gospodarce, która agregat w silniku? Bo jak trzeba będzie uprawić pod tego, pod na przykład siew kukurydzy. No to już tak mogę kupić 7 z agregatem. A do kukurydzy jest taki? A taki wielki pewnie, nie? To największy. Nie, dobrze, fajnie. Ale ja bym chciał kupić najpierw tego. Ja najpierw kupił Kvernelanda. Nie. Ja Kvernelanda lubię się, serio. Nawet mi się lepiej się niż z tymi. Niż tym Lemkenem, bo tym Waderstadem. Bo mi się nie lubię po prostu jak mam z spodu coś i z tyłu, nie? Wolę jak mieć tylko tu. Ten Hor, ten za 129 tysięcy ma. Tak. Taki, no. Za 93 jest fajny. Taki ten Hor, no. No dobra, na razie nie ma co marzyć. Najpierw trzeba po prostu nazbierać na kombajn. Albo na rozwój gospodarki. Na razie nie, na razie po prostu mówię, gromadzenie pieniążków, żeby na coś było. Ej, widzę się na tym polu, co robiłeś na tym odcinku, czy są ślady po nałożeniu, jak jeździłeś? Nie, bo tak się dziękuję, no, nie, raz znikają te ślady za szybko, a raz... No, szkoda gadać. A ogólnie to, żeby trzeba to pole... Troszeczkę do orać, bo tu jest taki troszeczkę dziwny clean. Jak się orało i coś się nie dokończyło, to orki, no to się kiedyś zrobi. A ile masz tam procent? Misji czy prosiłam? Misji. Ja ci powiem. 25. No, coś dla niej jest. 26, co kłamiesz? Nie widziałem na to blesku koszulę na chwilkę, nawet nie miałem wczoraj spędzać na to czasu na to. O Boże! Jednak już bym umiaka zapomniałem popryskać, o jeny, no ale dobra, zdarza się. Mówię, nie dla mnie lepiej pryskanie. A ogólnie są misje, że trzeba poruszać z tego środkiem chwastobójczym, czy takich misji nie ma? Nie, nie ma. W ogóle nie ma, no, na chwastownik, dziękuję. Ale nie, być chwastownik usuwa chwasty, czyli w sumie błuchać, wolno błuchać opryskiwaczem. W sumie tak. Ale to będzie bez sensu, bo tyle ten opryski trochę zrobi. No właśnie, miałem to
powiedzieć. By się mijało z celem. Wyjść. Byłem szybszy. Czeka w tym odcinku kombajn. Tak, chciałbyś. Czy nie, ale no mówię. No sam raz, kolejny 10, zarobiliśmy w 1000 odcinku 20 tysięcy. Chyba, że zamiast gaju potem, zamiast robić kolejnych misji, jak skończę te dwie, to po prostu tego. Powiedzmy, za mną siał, możliwe. Dlaczego nie? Bo w sumie będzie ten. No, to zobaczymy. No widzicie, teraz zrobimy tak, jeden odcinek, wiadomo, siemy, nawozy, opryski, żeniwa, tak w kółka, no mówię, na razie po prostu nie ma co innego do roboty, pewnie z biegiem czasu to po prostu się zmieni, no ale zobaczymy. Panie, czego pan masz tak obdarty koło wszędzie? Ale w sumie mogę się wziąć do tego, do rozsiewania tego, na cienkich oponach, ale nie, dobra, na cienkich oponach sobie fensułem, to nie, to zostawmy go. Tam sąsiadowi pognieć troszeczkę. Ale powiem ci, że no spoko idzie, źle nie idzie. W ogóle ile my z tego komando dostaniemy? 65 tysięcy to źle nie będzie. A kombaj nie sprzedać? No, 65 tysięcy. Jeszcze pod sklep zanieść to będzie 70 no. tysięcy więcej. A plus header, tak szczerze powiedziawszy? 20 tysięcy za header, A czy nie po tych żniwach, nie wiem, maksymalnie ile mówię w stanie, 2 tysiące? Czy nie wiem. Chodzi mi, ile by się zużył przy tych żniwach jeszcze, ile cena będzie mniej. Mam nadzieję, że po 2000 mniej. Tak go naprawisz, to jeszcze będzie prosty. No nie, będę naprawiał specjalnie, nie. No i naprawdę będzie się 10 tysięcy. Znaczy, liczmy, żeby dostaliśmy, tak chociaż, wiem, że teraz nam wychodzi ogólnie 65-20 do 85. Liczmy, żebyśmy chociaż dostali przy dobrej wartości 70 tysięcy, jakby, albo nie, 80, jakby znając, jakbyśmy go nie naprawiali, ale na sklep zawieźli, ale cały żniwa nim porobili. Trzeba mieć 80 tysięcy. A znamy ile będziemy mieli, te chwile będziemy mieli ogólnie około 4 tysięcy, bo Gaziu skończy misję. O, to 840 to będziemy mieć 120 już. Bo kolejna misja będzie 130. O, to czy, nie, to jeszcze, dobra. Ale to w sam raz, jak się porobi misję, to na kolejny sezon powinien być masek, no. Mam nadzieję. A jak? A ogólnie teraz po prostu kosimy soję, a z czego wiem, że soja jest po prostu dość droga. Zobaczę. Soja. No soja jest nas po 2800, czyli jest na serio mega cena i nas rośnie. Po 2800? Wolno być tą soję, gdzie się na kochać cały zadowolony, ją wyjdzie ją wywieźć na skup. Bo nas rośnie cena, Powiem wam, dzisiaj odcinek, na dzisiejszy odcinek można będzie pół godziny, ale po prostu chcemy dużo porobić, nie? Ten cały malaty. Ile tam ogólnie ma gaziu procent? Już ci mówię, 77. A w rozsiewaczu? 79. Ile? 79. No to źle nie jest, dobra. Czyli tak, powinno ci na kolejne pole jeszcze nawozów starczyć. No i spoko. Która będzie jeszcze kolejne pole? O, jest jakaś misja za 17 tysięcy. Tak, o panie buraku. No wiesz, ja będę kopił. Nie. Ale to jest małe pole. To jest numer 17. Ale nie jest takie wielkie, to szybko pójdzie. Zobaczę, bo ci nie ufam. Dwie godziny i wykopane. No to co? Numer 17? No. Przecież to jest byczne, to... Nie. No ale to szybko pójdzie. Ale to się nie opłaca. Skoro za nawóz mam 10 tysięcy, a robimy to w 2 minuty? Nie, dobra, na razie nie. Nie chcę się za tych buraków kopać. Ja robię to chyba najdroższe misje, bo to się najbardziej upadło. Znaczy nie, ale na... O, jest pryskanie za 10 tysięcy. Też? No to właśnie będziemy robili, na polu chyba 10, nie? Tak. No to właśnie to będziesz za chwilę robił, ale nie opryskiwaczem, będziesz robił rozsiewaczem, nie opryskiwaczem. Kurwa, kto zrobił tę misję za 20 tysięcy? Jak chyba 8 tysięcy? No za 20 tysięcy, za 17, no tam za zbiory to zostałoby około 25 tysięcy za misję. No tak, ale jakbyśmy dobrze wywieźli jeszcze. No wywieziemy, no. Tak, ostatnio też miałeś to, że się powiedzieć i zapłacili. Dobra, nie będziemy pieniędzy dostawać, teraz wywieziemy dobrze. Nie no dobra, dalej popatrzymy. Nie no dobra, tak ta misja będzie cały czas, bo no tak czasu na razie nie dają dalej.
99%. 97 u mnie jest. 59. No nie kłam, serio. Dobra, odbierz. Raz dajesz na pole numer 10. No, bo będę na wóz tam lecieć. Tak, już możesz jechać. Znaczy, może cały czas tylko nawóz, ale to po prostu się opadza tego, co cały czas ten nawóz walimy, tak? Pole numer 10, a mam... robiłeś, nie? Co? Tak. Znów na drugi raz ten sam, dziwne. Tak szybko urosło? To co, jak to na drożdże te roślinki rosną? To już jest 24%. Co wiesz? Już jest 5%, pani. Ci szybko pójdzie. Kiedyś to będę. A potem będę sobie kosił trochę. Ile w ogóle ten komaj ma zbiornika? Chcę zobaczyć w sklepie, bo on jakoś... Ile on ma? 5600? Dobrze myślałem, że ten Russell masz ma mniej. Który Russell ma? No ten pierwszy ma mniej od New Hollanda zbiornik. Ale Russell... Ale w sumie to mapę Russell masz pasowo taki większy, bo kurczę, to jest europejski, no to czemu nie? No lepiej na Rosję jakoś na mapę. Jeszcze jakaś misja zbiór plonów, ale no nie, naszym New Hollandem to by to nam zajęło 2 godziny. Znaczy nim gram w 17, to byłby z modów mega, podoba mi się, tak. Taki fajny jest, taki większy, taki fajny. A jest na gosienicach, tak na gosienicach mi się mega podoba. A nie, ten nie ma gosienic. Dobra, mi się coś pomyliło. Czy nie, dobra, na razie masę. A po masie się kupi tego John Deere największego, nie? Albo nie, kupi się ideala, o! Ja wiem, troszkę wyjeżdżamy planami dalej, no ale życie. Życie to są filmy. Życie jest nowelą, przeznaczonym takim celom. Dobra, nie ma co. Mamy właśnie odcinka, jak chodzi, to szybko idzie, o dziwo. Tak, a ja mam 40. 8% rozsiewacza. No nie mogę, klawiatura mi się zacięła. Serio, znowu, dobra. Jeszcze po odcinku... Ponaprawiasz, no. Jakoś teraz dasz radę, bo tak nie zrobisz. Nie robisz jakieś, nie wiem, zbierania beltu, więc nie musisz jakoś tam jaka mieć wszystkiego. Kusi mnie ta misja za 6 tysięcy za tego, za sienkosy, bo wtedy dostaniemy znów 4, dwie belki dla siebie, ale no czy jest sens? Tak myślę, no, tak. Przyniosę starą klawiaturę i podłączę. A jak? Edek, a jak? No ja kupowałem klawiatury, no bo naprawdę, ja wiem, co to wspomnieć. No to naprawdę, no nie wiem, właśnie. Ogólnie jest fajna misja, bo jest dość droga, ale z bawełny zbierania. Chociaż to było ciekawie, by się takie coś pobawić. No zobacz. Tylko zobacz, na jakim to jest polu ta bawełna, co? Którym? No zobacz, jak, no, na jakie to jest pole? Czy to pole duże, czy małe z bawełną? Ósemka jest polem dużym. Nie mówię o ósemce, mówię o 16. No 16 jest bardzo dużo. No to się nie opłaca za 8 tysięcy. Po co ci bawełna, to będzie sklep robił? Tak, normalnie już mamy wiosnę, z kij z tego, że zima była, normalnie po drodze na turtach sobie dziorgał, nie? Nie, to śnieg już nie ma od miesiąca. No to powiem ci... Normalnie we śnie rozumiem. Jak moja cena tego... dalej rośnie. 2800, to jest mega, moim zdaniem to jest na razie dobra cena tą soję. Tylko boję się, że w odcinku pewnie nie nakosimy całego zestawu, no ale postaramy się. No w sumie jak... Teraz, za chwilę będzie pewna przyczepa pewnie, zaraz. O ile no, jaki zrobiłem? Co ja zrobiłem najlepszego? O, gratuluję, bo wtedy no, nie słyszałem cię, nie miałem po prostu rozumieć cię przez tego bizona, nie? Ile tam masz procentów, czy co? Nie, we krwi, spokojnie. Połowa pola już, no to spoko. No ale spoko, mamy i dobre traktory, bo traktory mają, jeden ma 175 konia, a tamte dwa mają po 150, spoko.
załaduje już 2 godziny, kiedy mi się ładuje. Ja już nie mogę masz tych kontekstualistów, które... Także... Dobra. Sobie to na pewno jest snap. Ja, znaczy ja jakoś snapów nie używam. Na Instagramie, wiesz co tak zrobiłem? Na Instagramie miałem gdzieś 4 zdjęcia, nie? Gdzieś posłuchałem lajków, nie? A usunąłem wszystkie, bo mi się nie podobały, nie? To jest Janów tego Instagrama. Ja Instagrama używam tylko pod lajków. Co jest? Stój. Dobra, mordy, jesteśmy po krótkim cięciu. Mieliśmy na 15 odcinka, znaczy tak 15, żeby po prostu nie, no, żeby nie zapomnieć. Miałem, niestety mi się włączył Steam nagle i mi wyszło z gry. No najpierw wszystko w porządku. Masz na Steamie Farminga? Nie, ale Eurotracka mi przychodzi zawsze. Nie umiem, nie umiałbym na Steamie, nie wiem, zawsze mam wszystkie Farmingi mam bez Steama. Na płytce. Chcę sobie grać ze mną. Ale to nie dla mnie gra, ja bym tego... Znaczy kurczę, jakoś tak... Nie wszedłem po prostu z takimi grami, typu LOL, ani co, wiesz. LOL jest fajny. No co to lubi? Raz mnie kolega uczył grać w LOLa. Nie pyta, jak mu to wyszło. Dobra, wysypujemy się. Zatem tak, to nie pierwszy zbiorniczek. No dobra, mowę ogarniasz to. No zaogarniam, spróbuję. Łoś, 80%, to easy. To fajnie. Dobra. Chcę nagrywać teraz sobie zadanie. Kompo w restartuje, to było już kręcę. Kazik postaci klawiaty. Ja się nie znam na tym nagrodzie. Dobra, ja na szybko się to nawrócę tym gdzieś tu. Ty zaraz tam skończysz, nie? No, ja tam skończę. Tylko 90%. I tak dzień dla familii chcę zrobić, ale tak ciężko grać na przykład. No, rozumiem. Ja to mówię w tych grach na internecie, że z czołkami się grało, nie? Dobra. Jak skończysz, to nie przywoź tego na gosp, okej? Okay? I go po prostu byś od razu kosił. Bo to tam wolno po odcinki przywieźć. No, 8% nie mam skończone, no spoko. A jak? Dobry. 4%. Co mówisz? Oglądałem bardzo chory film. O Jezu. Mam się bać? Dobra, odbierz. Możesz bije się do tego, do Czucholanda, nie? Ja się to przeprowadzę, bo jestem tak w tym. Nie przeprowadzaj, po co? Ja nie po co. Czasek ja jestem szybki. Nawet nie wiedziałem, że gazi się jest taki szybki. Gdzie ty jesteś? Zaraz zobaczysz. Boję się, co ty robisz niekiedy, nie? Dobrze. Jestem z Apolu. Dzień dobry. Jeszcze trochę nawozu damy. Tak, tak. O, wypad, co się dzieje, jak się włączy rozsiewacz na sieczce. Włączyłeś po co? Jeden, co po co to włączasz? No nie rozsiewaj tego, Boże. Ale my nawet nie wiedzieliśmy tego, co się dzieje? Ja to wiedziałem. Aha. Kurde, po co mi to zrobiłeś? No dobra. Był nawet procenta byłby. Dobra, dawaj do tego, do Czucholanda. A jak widzicie, ja sobie po prostu dzisiaj zacznę, no, rozładowywanie tych... Big bugów. Bo co się nie zrobię. Ogólnie trzeba jest mówię, nie wiem, na koniec sezonu po prostu budynki pozmieniać i coś zrobić, wiesz, całą gocą. Powiem tych budynków, których nie użytkujemy, jak normalne wiatry, no ale zobaczymy. To wszystko wyjdzie w praniu. Ej, to pole wymaga wapna? To, co na którym kusimy? Jezu, wymaga wapna. Nie! Wymaga wapna tylko kawałek! To co się łączyło, to spoko. Pozdro. To dobre pole. Wymaga trochę wapna. Ogólnie, no wiem,
troszkę mówią na część, że rozładowują big bugi, no ale kurczę, no chcę troszeczkę, żeby nie było cały czas, że albo nawozy, albo koszenie, żeby po prostu coś innego porobiliśmy w tym odcinku. Tam żadnego pola z nawozami nie ma, nie? Ej, ja na wiśnikowy, gdzie jest obora, bo ty bardziej ogarniał tematy. Ja oborę wywaliłem. Ja sobie po prostu buduję, bo ja robię odcinki, że po prostu buduję, jakby, wiesz, no, kopię fundamenty i tak dalej. Ale obory, masz na tej gospodarce, ja masz oborę, ale chyba nie działającą. Na tym, na jednym. A na drugiej po prostu musisz zbudować. Nie wiem. Trzeba z plecami postawić. No, no i sobie, wiesz, tak to jest w tym farmingu rozwiązane. Pozdro, Wik. Jest jedna. Co? Nie wiem. Już jesteśmy po krótkim cięciu, no ale cóż, bywa, tak? Ten, tak, my teraz sobie będziemy rozładowywali. Teraz wypadałoby rozładować... zostały tylko dwa palety na... dwie nawozów? Już kupiłem 5. W tyle w rozsiewaczu poszło? Ale poszło 3 do rozsiewaczu. Jeny. Masakra. Ale chyba w innych farmingach tego tak nie żarło, mi się zdaje. Mam chyba ten klin zdążyć kosić, nie? Tak mówię, mam tak zimny, to sam raz powinien to zdążyć. No i pewnie zaczniemy dzisiaj, może jak rozładuję, to po prostu pojedziemy na jakąś misję, że zrobić tą turem. Ale tych dużo tych big bugów do załadowania, czy tych palet? Ale mi chodzi na misję, jak bierzesz ile te palety, nie? No. To ile tych palet daje się, żeby załadować? Jedną. Jedną paletę? No, jedną. To po co mam jechać, przecież mam wolno powiedzieć natura. No właśnie, no, mówiłem, że bez przyczepi jedną, samą. Dobra, to za chwilę pojedziesz. Ja. Co? Ja mam ładować. Nie ładować! Pojedziesz na to, jak się załaduje, potem pojedziesz z tym na do tego. Kup sobie samochód, to będzie samochodem, mówię. Nie no, dobra, tak damy radę tym. Na 30 tysięcy kup sobie pick-upa, na 45. Ja będę pick-upem w drugim siarkę, bo nie na single, tu małym chyba. Znaczy też myślałem jajka, bo nie jestem Michalindy, czy jak to się nazywało. No bo tego wózka pobiorę małego sobie. Dobra, mamy to ogarnięte, czy nie? A dopaść tylko to i będzie powinno być ok. Dobra, a my rozumiem wszystko. Czy mam w ogóle jakąś misję z transportem? Jest, za 2000, mam coś lepszego? Nie. Z transportem to nie. Dobra, Gaziu, jeźdź tym transportem, ok? Dobra. Ty jeźdź na port południowo-wschodni. No, do Fenda. Tak, i bez przyczepy, nie? No wiem. Tam pokłada nas, może sobie się jak. My sobie znów pokosimy. Mówię, dzisiejszy odcinek to czynność nas, no ale będą mi spoko. No ale zobaczymy, jak to będzie dalej. Ciekawe, a tu będzie. Ciekawe, jaka będzie paleta. Jeśli nie robię tym misjami, trochę mnie to ciekawi. I ktoś mi powie, tylko 2000. No 2000 tylko, no ale to na co patrzę, tylko raz przejść palcem, no nic na tym nie stracimy. Dobra. Jak długo jedzie po prostu? Na całą górę trzeba objechać. No niestety to jest fan, to nie jest jakiś mega coś. Kurczę, kusi mi z tymi burekami, bo to burek jest dobra cena. Ten fan to w realu lepiej idzie niż w farmingu. No ale fany są dobre, tak się powiem. Że... No wiesz co, kusi mnie ta misja z burekami, bo jest to najdroższa. No właśnie, mówię. A w sumie no... Dobra, po tej misji zrobimy to buraki. Tylko trzeba dobrze je zawieść. Ale nie, buraki te odebraliśmy kontrakt. Udało się je zrobić, tak. Gaziu, jak to było? Tak, burakami się udało, z tego co pamiętam. No dobra, to, czyli mam w sumie tak. I znów jest fend do włożenia. Ostatnio też był fend i to samo, to samo zestaw. Jeszcze jest nawożenie na pol 25 za 1000, ale to się nie opłaca. A bo w sumie? To jest blisko nas, to w sumie? Mamy problem, bo mi się dezinfekowało. Co się stało? Wróciłem się, ale próbuję wstać. Wstaniesz czy nie? Próbuję, bawię się. Tam masz mod podnoszenia. No jest mod podnoszenia, może.
To jest to ogarnąć. Dobra. No tak, no ale no. Potrzebuję jeden specjalny nacinki założyć, żeby to było na nawozów. A z purem chyba. No może nie powinno tak, no ale dobra. Tak, ten turem mało robimy, więc to. Na pewno jak będzie, powiem tak, jak będzie potrzebny będą krowy, żeby być potrzebny tur, to się po prostu wymieni. Tylko fenda do tura się da z grubymi, a ten będzie nacinki latał, nie? Znowu, a ta klawiatura mnie irytuje. Jak ty ładnie słowa używasz, irytuje, takie prymasowe słowa. Takie kurwa. Dobra, my na szybkości wsyjemy to, 41%. Serio, już pół pola nas nie ma jednej przyczepy. Poczekaj, bo ja tu próbuję jechać normalnie i prawie już dojechałem po przesyłkę nas. Tak, jak dojedziesz to mów, to ja po prostu potem tego, nie, zamienimy się. Dobra. Już tylko mały. Ja pierniczę, no tu pole jest małe takie. Ej, bez jaj, tu jest pole. Jakie pole? Tu jest pole, które nie jest ponumerowane. Ło, to wolno będzie. A to ten lat jest do kupienia w ogóle? Tak, ten pałac jest do kupienia. To ja tam pójdę, będę się tam nie był. A tutaj mamy przyjść to, a ja tu posłuchałem do tego. Serio? Które to jest zaznaczone? Jeszcze raz. Masz przyjechać z przedmioty ze stacji Port Południowo na stację Hotel w Zamku. A tam już jesteś, czy nie jesteś? Gdzie ty jesteś w ogóle? Gdzie jest ta przesyłka? Właśnie tu powinna być. No nie, masz jechać ze stacji Port na hotel z przesyłką, na hotel. Gdzieś na odwrót pojechał. Brawo. Gdzie jest tam stacja cała? No zaznacz, to jest stacja. Znaczy to nie, to jest port południowo-wschodni. O, to już tam miałem. To jest PKB no to rób jak tam chcesz, żeby to zrobić tam. No nie będę się patrzeć, jak na skróty jeździ, to tam to wywalone jak tam jedziesz. No, w kolejnym odcinku pewnie zaczniemy akcję buraczki. Znaczy, ale w kolejnym odcinku najpierw było najlepiej, bo odcinek już w Czech, bo jeden by kosił, drugi by siał, a trzeci by kopał. Tak mi się zdaje, ale zobaczymy. Bylebyś dojechał, to jest normalnie celny odcinek. Ten odcinek, dojechać tam, tak? Tak, normalnie to jeszcze tam dowieź na ten zameczek potem. Normalnie na zameczek, ryneczek i Lidla. Kapur we mnie wjechał. Nie mogę. Czy pole 7 jest duże? Nie. Małe? Nie jest tylko duże. Gdzie ono jest? Za dziesiątko. A to jest daleko od wyspa? To tak trochę. A to się nie opłaca. Kurde, no. Ty tego nie weźmiesz, nie? Na widła, to ja to najwyżej zrobię. A nie można byłoby tu ręcznie zajść? No tak, trzeba ciężko będzie przez całą mapę. Z paletą na plecach. Jak już tam będziesz, to mów, to załaduję ci i się znów zamienimy, nie? Ja się sam załaduję. Umiesz? O. Tak jakbym tu skręciłem, boże, te krowy, te skupy, nie wiadomo gdzie w tym farmingu. To jest ta masa, bo to jest ten temat, to się nie opłaci. Co, na konsolach to było? A no, nie no, nie przesadzaj, no jakby. Bo to nie jest jakby na drugi końcu, wiesz, mapy, że w tamtą stronę, nie? Na północ. Zrobić się, myślę, się przebiłem. Ja po prostu cały czas na przy ustawieniu jadę, nie skręcam.
No tej tak tu robią mu tu na zoom do Edka idzie z którym do krzykacza, wiesz? Udało się, przyjechałem jakoś. Teraz w tym miejscu. Teraz to jakoś zaczep. Dobra, poczekaj. Nie, to jest do zebrania, to było, że teraz jest. Ale jest tam w ogóle? Skręcić. Zadaję, co się załaduje, co? No właśnie, masz. A ty idź do Ciocholanda. A tu są dwie przesyłki, pani. No coś ci mówię, że jedna. Ale była jedna zawsze. Dobra, idź do Ciocholanda, ja tego się ogarnę. Do Ciocholanda idź w tym czasie, bo nim co zrobię, to potrwa. Pani, zaraz nie wyjść, nie tak 5 minutek. Dobra, to bo zrobię te przesyłki, nie i to będzie spoko, to będzie tyle, nie? Dobra. A mówiłem, jedźmy z Fieglem, po co? Nie był potrzebny. Znaczy nie, to weźmiemy, bo to się po prostu jak Big Bagi biorą, że dwa na nas, nie? Ej, to jest... O nie, dobra. To jest dla nas? Nie, dobra. Taki fajny koszyk był, myślałem, że to jest dla nas. Ja mówię, że idę na plecach za nim. Tak. Nie no, dobra, ja to zrobię, tak. Ale może Figlem pojadę. Nie, to zrobię. Tylko po prostu. Jak się skupię, to zrobię. Się skupię, jak się nie skupię. Się skupię, Andrzeju, nie denerwuj się. Andrzeju. No i teraz to się dopcha. Fajny chwastek to był. No bo ja nie wiem, jak ja to zrobiłem. Trochę jest chwastek, a trochę bez. Bo te tekstury mówię. Trzeba łączyć ten tryb dla antolistów. Ona się to dopcha i powinno być okej. Okay. Wiem, troszeczkę nierealnie to robimy, ale trafiam z tym turem zawsze. Po prostu nie lubię tym turem robić. Dobra, no i pchaj się. I teraz z tamtej strony. No i będzie mnie. Ja teraz powinien to zaczepić już. O jedno się na coś palet tego. Widzę, no palą się zużyły troszeczkę, są białe powoli. To bardzo mocno. Żeby to się jakoś ładnie obrócić jak rekrzę w szynkę. Kurde. Ni tak dobry, ni źle. O Jezu. Muszę, dobra, ostatnia próba. Trzeci raz to zaczepiam, ostatni raz już, nie? A i co? Znaczy wyjść? Może nie wyjść, ale... Bo po prostu mam ładnie palce ułożone koło siebie dwie, ale mi się te widy tak nie skaczą, że normalnie by jakieś podaszki zostały bardzo mocnej. Gdyby te widy też miały większą rozpiętość, o! Trzeba po prostu takie widy z modów i lepsze powymieniać to na coś lepszego, bo to jest, to się mija z celem, takie coś właśnie, jak teraz. No i ta palca w ogóle drży, jakby chciała, nie mogła. Dobra. Teraz, żeby to się, nie wiem. Dobra. Ostatnia próba. Bo jak nie to cel, to będziesz jechać po jednej palecie, bo to będzie się miało bardzo z celem. Kurde. Widło, nie róbcie mi tego, dobra. Dobra, gadzik mam, jeść z tym. Tak. A to jest zapięte jakoś? Nie. Ja jestem nie dojadę, panie. Czemu? Na środę czy nie? Dobra. Znaczy, bo to też piłem, wiesz, tak w miarę, żeby chociaż po prostu to mówię. Dało się z tym przyjąć, o tak. To daj mi nie działa i nie dojadę. He? Działa mi daj, nie dojadę. Nie dojedziesz? Dojadę, ja nie mam szans. No daj to. Jest daj to. Jak gdzieś z tym jedzie? Tam na górę, pod zamek. A to się przed most teraz, czy prosto jechać? Musisz tutaj do gospodarki wrócić. Dobra, super, mi już paleta na zginęła. No, powiem, że nie, nie miałem
Po prostu jak coś to przepraszam, no, mówię, pewnie zawsze zakończę odcinek i to zrobię poza odcinkiem, mówię, nie chcę, żebyście patrzyli. Chciałbym chyba Fligla, no jeny. Czecze. O kurde, dobra. Dobra, mordy, ja się z wami powoli żegnam. Dziękuję za kolejne. Trzymajcie do kolejnego odcinka, pa, pa.